Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem z Dajmy Kriczka, Age of Imperialis, potężny Qing Empire, które szykuje się do inwazji na Wyspy Brytyjskie, do dosłownie na inwazji na Wyspy Brytyjskie. Łapę górę, słyszycie kolejny, zapraszam na Discordzika, Patreon, na Twitch streama oraz zapraszam całe nasze sojuszniki, czyli nasz sojusz rosyjski, sojuszniczki. Gdzie jest nawet Etiopia, Polsza. Zapraszam do wojny, bo potrzebujemy portów rosyjskich, także zapraszamy do wojenki. Przy okazji Rosjanie pomogą nam, powinni nam pomóc w puszu w wojnie z Indiami. Tak, tu widzę nawet puste granice, co powinno przyspieszyć upadek Commonwealtha? Commonwealth of Nations, nie mylić z naszym pięknym Commonwealthem, to jest ten brzydki brytyjski Commonwealth. Nasz Commonwealth był czadowy, to jest taki Virgin Commonwealth. I szykujemy się do inwazji, nieprawdaż? Szykujemy się do inwazji, także co, nasze żbiczki kochane. Wy mam nadzieję, że jakoś dotrzecie. Możemy się desantować z polskiego portu w Połądze, gdzie kawaleria stoi. Mam nadzieję, że będzie można przepłynąć przez Cieślinę Duńską, że nie trzeba będzie podbić Reichspaktu przy okazji. Możemy się na Norwich desantować, mam nadzieję, że powinno pójść bez większego prełu. Nasza czat flota zaraz popłynie na Morze Bałtyckie. Flota Qingu na Morzu Bałtyckim. Jacie, kto to widział? Oho, wszyscy dołączyli do wojny, świetnie. Walczycie, prawda? Prawda, walczycie, o to chodziło. W grę nasza flota jest tutaj. Posuwajcie sobie rozkazy. Posuwajcie sobie rozkazy. I nasz dumny admirał z 4 lotniskowcami, 4 pancerniczkami i w sumie z zatopieniem na swoim koncie całej floty japońskiej. Właśnie, problem będzie taki. To nie może wpłynąć. Może wpłynąć czy nie może wpłynąć? Halo. Drogi admirale. Zobaczmy, czy ta flota tam dopłynie, bo ona... Ona tam nie dopłynie, tak? Czy dopłynie? Dopłyniecie tam panowie, czy nie dopłyniecie? Dobra, dopłyną chyba. Chyba będą mogli dopłynąć. Tak, mimo że jamy zasięgu i będziemy musieli przypłynąć. Tak, oni powinni tam móc na siłę. Tak, tam ich wrzucimy. Mam nadzieję, że wszyscy dopłyną, że ich mi nie zatonie po drodze. Mam takie z dziebka marzenie. O Jezus, ale Rosjanie zaczęli puszować. Portugalia skapitulowała, spoko. Jak ta nasza Abisynia żyje? Żyje, bo w teorii, jeżeli nie uda się tam dopłynąć i zrobić desantu przez Cieśniny Duńskie, no to trzeba będzie skakać w sensie tu, potem Egipt, potem prawdopodobnie znowu Japonia w Tunisie i Gibraltar, i z Gibraltaru już byśmy mogli się dropnąć. To by było niesamowicie długie i irytujące. I kontynuując myśl, problem będzie taki, że Japończykom zatopiliśmy całą flotę. A skoro Japończykom zatopiliśmy całą flotę, to nie będzie czego im rozkradać konferencji pokojowej, bo cała ich flota została dosłownie wyzerowana, co jest bardzo pokrzepiające, jakby je patrzeć. Czy nasze marinesy wiedzą, jak tam dotrzeć? Nasze marinesy, tak, one się ładują do portu w Hangzhou i koleją transsyberyjską, a właściwie jedwabnym szlaczkiem Qing. Czy Rosja chce nam dać swoje dywizje? 6 dywizji, naprawdę? Naprawdę myśli, że mając te 70 milionów manpowera i szkoląc dodatkowe 61 dywizji, mając pełne oj, artylerii nam brakuje. Nietypowe. Nietypowe. Oj, za dużo kupujemy. Kupujemy w chorych ilościach. Nie mogę niestety zmienić prawa handlowego. Więc chcąc, nie chcąc, musimy to kupować. W herę flota, żeby ona nam przypadkiem gdzieś tam po drodze nie zginęła. Wy jesteście koło Madagaskaru i zabłądziliście koło Madagaskaru. Mogę wymusić na was, żebyście tam dalej płynęli? Tak, żebyście do tego portu jakoś prędzej czy później dotarli mimo wszystko? Płyniecie, tak? Czy znowu was zawróci? Nie, płyniecie, okej. Nie macie tu zasięgu, ale powinniście do portu dopłynąć, tak na siłę. Świetnie. Oj, a my w tym czasie praktycznie połowę Indii zajęliśmy. Południowe Indie zostały wyzwolone. Którzy generałowie tutaj puszowali, bo widzę, że znowu szlak jasny mnie trafi z tą linią frontu. Piękny paradoks. Podziękujemy paradoksowi za te piękne linie frontu. Działające rozkazy i w ogóle wszystko. Puszuj z tej strony. Macie jeszcze jakieś porty? Zostały dwa porty na wybrzeżu. Ale w sumie dajecie radę to puszować na siłę, no tak... Jakbyście się skumulowali w jednym miejscu, to może byście to pusznęli. Zrób to może bardziej w ten sposób i bardziej w ten sposób to spuszujecie. A tym powaga, bo może to nie jest blitzkrieg, ale przewaga ogniowa też musi być skoncentrowana, nie na całej długości linii frontu. O, ale z barykady, jak pięknie. Research bonus fall, świetnie. Flota kontrola w herę flota. Flota opływa właśnie Afrykę Zachodnią. Pozdrawiamy. Liberia jest w... amerykańskim sojuszu? Tak, w amerykańskim sojuszu, nie powinni przeszkadzać.
A wy panowie, tutaj na szybkości ten porcik, to odetniemy Brytyjczyków od możliwości ucieczki z Indii. Kurde, bronią się, twardo się bronią, tutaj na autopuszu. Jakbyście po prostu zaatakowali tą jedną dywizję Indusów, zamiast te czołgi atakować, pewnie możecie ich poprzebijać, bo to jest sama artyleria, żadnego pancerza pelotka. Ale jakbyście na szybkości weszli w te... O Jezus, te brzydkie brytyjskie czołgi. Jak tam nasza? Flota Qing jest na tym? Marinesy Qing są, a flota Qing właśnie przepływa. Czy przepłyniecie cieśniny? Tak, powinniście móc przepłynąć. Cieśniny duńskie, dzień dobry, szalom, witamy. Witamy. Oto jesteście świadkiem, gdy flota chińska, flota Qingu wpływa na Morze Bałtyckie. No czy może być coś piękniejszego? Teraz pytanie, skoro to jest wasza główna baza, czy wy będziecie mogli stąd... Będziecie mogli, no i perfecto bella ciało. I my tutaj się desantujemy, bo musimy wszystko pokryć. Drugie bella ciało jest takie, że w sobie by się przydała armia do desantowa, więc wyślemy tych naszych dwóch, tą naszą... Naszą armię, te 9 dywizji jako wsparcie, te kolejne 60 się szkoli na razie. Zapraszamy do tego porciku, kiedy wy będziecie gotowi? A nie, mamy Naval Supremacy. Bitwa morska. Właśnie, Brytyjczycy, w herę wasza flota. Trzeba by bitwę morską stoczyć. Jezus, ile wy macie pancerników? Co jest? To wszystko trzeba zyg-zyg zatopić. Mam nadzieję, że to zatopimy. No dobra, na razie poczekajcie, odnówcie sobie organizację i takie tam, na spokojnie. Oho, ostatnie porty w Indiach padły, świetnie. Stolica nie została zdobyta. O dziwo, Delhi się broni. Ale już niedługo, bo więcej naszych dywizji do puszowania i Tybet też jest puszowany, nice. No, Rosjanie pomogli, przede wszystkim udostępnili swoje porty. I odwrócili uwagę, w Mezopotamii na Bliskim Wschodzie też dajecie radę, bo weszliście do Iraku. O, Indie skapitulowały, świetnie, jak Indie skapitulowały, no to właśnie wydarzyło się to, na co liczyłem. Desant na Ethiopian Highlights, no... Nie wiem, czy Polacy, 12 Dywizja Piechoty broniąca Etiopii, Polacy do boju! Znowu brakuje sztali. Aha, to wiecie co? Kupimy sztal od Sztalina, hehe, te żarciki. Oj, desant! Czy oni zrobili desant tam na naszych marinesów, naprawdę? Tak, wy dalej robicie desant na naszych marinesów. He! Odkryliście nasz tajny plan! Sikorski razem z dywizjami Qing. Jezus, jakie to jest piękne. Możemy się dogadać z Rosjanami. Stracimy klejmy na Władiwostok, Sachalin, Armur, Chita, Jakuc, Ochoc, Kamczatka, Kolyma. My na to klejmy posiadamy? Tak, my na to posiadamy claimy, ale co w zamian? Oni nam oddadzą... Gets even Qing is spotting our sphere of control. My się wymienimy terytoriami, bo ja bym chciał coś, co oni mają. W sensie Mongolię i Urguristan, a to możemy sobie faktycznie olać. No zobaczymy, przetestujemy, a jak nie, no to wyjdziemy z sojuszu po wojnie i naklepiemy Rosji, tak zwyczajnie. Enzik Francji trwa, to bardzo ważne. Bo oni kupują nam nasze czas, masę czasu. Brytyjczycy walczą z... O Jezus. Brytyjczycy walczą ze wszystkim. Dobrze. Rosja podpisuje traktat z nami. Dostajemy 400 PP, jakbyśmy mieli co robić z tym PP. Dostajemy 15 stabilki, jakbyśmy kiedykolwiek potrzebowali więcej stabilki. Ja bym chciał prowincję. Sino-Russian Treaty. I to już, my oddaliśmy, zrzekliśmy się tych i dostaliśmy PP, którego nie potrzebujemy i stabilki, której nie potrzebujemy. Zarąbisty deal, naprawdę. Naprawdę super. Super deal. Naprawdę zawsze o nim marzyłem. Myślałem, że się wymienimy czy coś, oni nam to, my im to i takie wiecie, machnią. Brytyjskie Indie broniące się w Kabulu. Coś pięknego. Broni się tutaj właściwie Tybet z Nepalem w tych Himalajach walczą i Afganistan. I tak tu mamy całe ich zabezpieczenie. No w sumie. Jak to? O, desant w herę, desant. Na Etiopię to tam. Nepal skapitulował, świetnie. Czy to było przejście, które ja minąłem, czy... A tak, to było przejście, ale Rosjanie się to zajmują. Dobra, zapomniałem o Ceylonie. I na tym Age of Imperium jest masa malutkich przejść. Jakieś decyzje. Możemy coś boost... Aha, cywilkę możemy, ten, ekonomię możemy zboostować. Tak, więcej stabilki na pewno. Dockyard output plus 5. Jeszcze więcej stateczków, szybciej pancerniczki się zrobią, brzmi jak plan, co jeszcze możemy kliknąć? Kobiety mogą latać, okej, okay, jeszcze więcej manpowera do lotnictwa. Samolotów raczej kupować nie potrzebujemy, mamy własne, raczej nas stać.
I możemy uznać rząd Etiopii na uchodźstwie. Atak na radiostację w Sosnowcu. Okej, chyba szykuje się wojna z Niemcami. Ja na razie z Niemcami chyba bić się nie chcemy. Natomiast to, co chcemy zrobić, to zdesantować się na Norwegię. Norwegia jest w sojuszu z Brytanią. Na razie desant na... Nie chce mi tam flota pływać. Się nie chcą wszystkiego i Bałtyku, i Morza Północnego z kanałem La Manche pokryć, więc na razie się dropniemy bezpośrednio na Norwegię. I z Norwegii już potem czmychniemy może do Szkocji czy do czegoś. Bo fajnie byłoby jeszcze stoczyć bitwę morską z Brytyjczykami, zobaczyć jak ich flota sobie poradzi. Japońską flotę rozpykaliśmy. Aha, to nie bronili tego. Ja tyle czasu przygotowałem desant, a oni tego nie bronili, no. Dobra, pozajmujcie to na szybko. Wy tymi dywizjami również do... Przetestujemy w końcu nasze czołgi w bitwie, bo powiecie, że zając, robiłeś czołgi, a nie korzystasz z nich. Bo jeżeli wszystko wygrywałem piechotą, to po co marnować paliwo w czołgach? U nas paliwo to jest ciężka sprawa. Dobrze, zajęliśmy tego? Tak, zajęliśmy te dywizje pomocnicze, dotarły. Także ja bym znowu was wycofał. Aha, to fajnie, że one dotarły. Mam nadzieję, że Rosjanie tutaj coś rzucą. Trochę szkoda mi czasu, żeby marinesami puszować tą Norwegię, abym chciał, żebyście się dropnęli, a powiedzmy pod Hull. Tak żeby było klasycznie. Dropnijcie się tutaj. Brytyjczycy jakiś kontrdesant chyba robią. Belgia tutaj chciała wpłynąć, no cóż, Belgia już tam nie wpłynie. Naszą flotę daj, cyk, cyk, cyk. Przydałoby się więcej pancerniczków wystawić. Bo jak Brytyjczycy mają 50 pancerników, to myślę, że nasze 4 mogą mieć problem. Na razie wróćcie sobie do portu. Kiedy przewidujemy zwodowanie kolejnych okrętów? Zwodowanie ciężkich pancerników? Przewidujemy na październik 37. To w sumie w tym roku jeszcze powinny być. Ty, Francuzi się odbili. Ej, patrzcie, oni przeżyli. Francuzi przeżyli. Nie dość, że odbili Paryż. Nie dość, że zaliczyli Enzik, to jeszcze odbijają teraz Normandię. Brawo, Francuzi, no ja jestem dumny. Kanada skapitulowała. Mhm. Jak te nasze czołgusie sobie radzą w górach? No tak... Patrząc, że są góry i że w górach walczą czołgami i w ogóle za Tryszyn, to jest dobrze. Tak, to jest bardzo dobrze. Ciekawe, ile tych czołgów tracimy dziennie, walcząc tam, ale spoko, stać nas na te straty. Ważne, że marinesy przygotowali sobie piękny desancik. Patrzcie, a te góry w Nepalu dalej się bronią. Bez zaopatrzenia, bez... A nie, oni właśnie to im rają. Ta, właśnie te czołgi. Brytyjskie czołgi w Himalajach. To musiałby być ciekawy widok. O, o, czekaj, czekaj, oni się desantują? Nie, to Rosjanie się desantują na tą dywizję Belgii. Ciekawe, szanuję. Szanuję za próbę desantu. Sojuszniki to jednak fajny pomysł, sojusz. Wszyscy przyszli pokryć nas desancik. A co? Jak grasz aliantami, to żaden alianta ci nie przyjdzie pomóc. A sojuszniki są fajne. Fajne sojuszniki, super. Dobra, co z tym desancikiem? Jeszcze 14 dni. No, teraz jedyne co pozostało. Oho, Palestyna skapitulowała. Ta, Palestyna skapitulowała. A ci się dalej w Nepalu bronią. Problem jest, że teraz musimy jakoś wykręcić przewagę morską. Nie wiem, czy nie sprowokować bitwy z aliantami, w sensie z flotą brytyjską, na łapiąc konwoje, bo oni mają większą siłę floty. Nie wiem, czy jakbyśmy nie zrobili... Nie wiem, czy jakbyśmy na przykład na tym jednym obszarze nie dali konwoj raiding, czy byśmy łatwo nie złapali floty wroga, nie zmusili ich do bitwy. O, Norwegia skapitulowała, świetnie, więc mamy tam zaplecze przygotowane. Jak nie, to samolotami spróbujemy dotentegować. Na co wy macie flotę tutaj ustawioną? Wy tutaj macie strike forcy, no to w teorii... A tu macie konwoj escort, dobra, to chyba łatwiej będzie sprowokować bitwę na tym, na kanale La Manche. Konwoj raiding, tutaj, cyk, zapraszamy. I pilnujemy bitwy, bitwę z Japończykami niestety przegapiłem, zając Ameba. A tutaj może uda się... Czekaj, czyżby oni schowali flotę? Nie schowali floty. Dobra, jakieś konwoje topimy. Tylko potężna flota Chingu, pancerniki, lotniskowce ugają się za biednymi konwojami. Dalej tu pływacie? No dalej macie konwoj escort i strike force. No to konwoj escort powinno złapać nasz konwoj raiding i strike forcy powinny dołączyć do bitwy. W teorii tak to powinno działać, chyba. Okej, okay, to jest chyba konwoj escort tu płynie. Nie zdążył. Coś zatopiliśmy, lotniskowce, samoloty. A, to nie to. Albo jeszcze inaczej zrobimy. Belgia w sensie Niderlandy, no sobie Belgia. Jest w sojuszu z Brytyjczykami, możemy jeszcze do Belgii skiknąć na chwilę. Hiszpania desantowała się do Rzymu. Hiszpania sama, a nie, czekaj, Hiszpania do Reichspaktu dołączyła. Okej, okay, no dobra, no to może jednak Francja nie przetrwa. Ej, tak Hiszpania to jakiś MVP kręci. Poważnie.
O, Hobbita wydali, tam jest powrotem. Okej, okay, trzeba go na chiński przełożyć. Nowa Zelandia czyja jest? Niestety brytyjska, ajaj. Jakby Hobbita zrobili po chińsku. Taki Jackie Chan w roli Froda. Myślę, że to byłoby to. Myślę, że to byłoby to, co każdy by chciał zobaczyć. Teraz skończymy tak, drzewko lotnicze, które daje nam Nuclear Technology, fajnie. Pobuduj lotniska. Skoro nie masz na razie nic do roboty, to pobuduj tutaj lotniska. Możesz jakiś porcik sensowny zrobić. Na przykład tutaj, cyk. Możesz pokręcić radar Sony, chociaż ta modyfikacja sprawia, że to jest tyle radarów, że to wszystko się kręci. Aż się jeden z radarów, co jest? Czemu tu wszędzie są radary? Wiatraczki Adiego się kręcą. Dobra, desant gotowy. Gotowy. Pancerniczki się wystawiły. One chyba płyną, tak, płyną, ale się wystawiły pancerniczki. Więc mamy 8 pancerniczków teraz. Pięknych, nowych, spasionych. Dobra, tak, wiem, że wy się naprawiacie, ale ja bym chciał, żebyście supportowali desant. Czy wy... Chciałem się zapytać, czy wy popłyniecie, ale... Ale popłynęliście. Znużyłem zobaczyć. Świetnie. Cyk, cyk, na pełnej, puszować, zabezpieczyć. To będzie nasz przyczółek do inwazji na Wielką Brytanię. Możemy lepsze pestunie zrobić, i tu w sumie też. Francuzi was z drugiej strony puszują, nie? Dobra, wy macie kociołek, to jest... Albert I, co ty masz tutaj, tak z ciekawości? Army Experience Division Attack Core Defense. O kurde, 15 na korach, to jest sporo. Belgia ma swoje drzewko? Nie, Belgia nie ma swojego drzewka, ale ma Albercika, który całkiem sobie ją boostuje. Tu się bronią, ej, nawet sporo ci Belgrzy, Belgowie dywizji tutaj nakręcili, całkiem sporo to się broni, ale naszych Marisów nic nie zatrzyma. O Jezus, ale oni puszują, ależ oni lecą. O tak, Cingowa przewaga ogniowa, nie, Polacy zaatakowali Niemców, no. Znowu ci Polacy spiskują, co prawda dywizji na granicy nie mieli, bo po co? Bo po co? Lepiej mieć partyzantkę, już przygotowaną kawalerię powstańców w Warszawie, że jak Niemcy się zajmą. Polacy mają, uwielbiają mieć wojnę z Niemcami, a potem być nieprzygotowani do tej wojny, a potem kręcić jakąś partyzantkę. Typowe Poliaki. Podoba mi się ten home defense. Home defense piękny. O Jezus, ale wlecimy to do Dover. O Jezus, ale tam będzie desancik. Ależ tam będzie desancik. Samolot tylko chciałem przygotować. Śnieżka i 7 krasnoludków. Tak, tak, na pewno nam to się przyda. Super, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć o Śnieżce i 7 krasnoludkach. Tak. Jest małe lotnisko, ale to zaraz się rozbuduje. No właśnie, i będzie, a w ogóle tu ktoś był i zwolnił sloty. Argentyńczycy trzymają jeden myśliwiec. A nie, w sensie nie myśliwiec, tylko jedno skrzydło myśliwców. Brazylia dącza do Reichspaktu. To mi się podoba, że tutaj wszyscy wszędzie gdzieś wchodzą. No, a nawet te boty małe, które nic nie robią, one wszędzie gdzieś wchodzą. Nawet ta Ameryczka jakoś tak się sensownie dzieli. Widzę, że Argentyna jest w sojusznikach. Czyżby takie nawiązanie do takiego, wiecie, typowego zająca Enzik, żeby gdzieś się ewakuować i Francuzi upadają. Wy nas wyjacie do wojny z Niemcami, nie? Hold on, my na razie Brytanię musimy zatopić. Tak, tak, zatopienie Brytanii. Są pancerniczki? Tak, jest 7 pancerniczków. Aha, jeden gdzieś się zagubił. Ale chyba go nie straciliśmy, może tylko po prostu 7 się budowało. No jeden heavy cruiser, no to mamy 8 osłonowych w tej drugiej linii. No, powiedzmy. Powiedzmy, dacie radę jakoś. Tak. Niemcy mają piękny Enzik. Jak jeszcze dołączymy do wojny z panem Kaiserem, witam panie Kaiserze, to zaszczyt, to będziemy mogli zaatakować Niemców z terenów Beneluxu. Proszę, ta modyfikacja jest tak piękna. Jest tak abstrakcyjna, jest tak przepotężna pod każdym względem. Wow. Dobrze, desancik przygotowany. Nie, jeden dzień, okłamałem was, jeden dzień, ale to nie zmienia faktu, że tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz, widzimy się jutro, gdzie będziemy, mam nadzieję, topić brytyjskie Royal Navy, będziemy brytyjskie Royal Navy na kanale na Masz topić i będziemy się desantować, nasz niezawodny pujuje, Invaderon nie wbije do końca, 11 na 100, ile on desantów zrobił takich błyskawicznych, on za szybko wygrywa te desanty, nie ma jak polewelować, ta, za dobrych warisów zrobiliśmy, za dobry. Czyli co, jutro desancik na Dover, bitwa z Royal Navy, mam nadzieję, że piękną bitwę stoczymy i ją zobaczymy. Trzymajcie się, na razie, cześć!